Pan dr Paweł Łuczeczko z Uniwersytetu Gdańskiego, z Gdańska, wygłosi referat na temat antropologia współczesności od popantropologii do antropologii stosowanej. Moja opowieść też będzie odmienna od pozostałych. Jestem socjologiem. Jestem socjologiem zorientowanym antropologicznie i pracuję w Instytucie Socjologicznym, ale w Zakładzie Antropologii Społecznej. Zajmuję się obecnie troszeczkę czymś innym niż antropologia współczesności, ale przez wiele lat zajmowałem się antropologią współczesności. Napisałem na ten temat książeczkę i kilka artykułów. I chętnie do tego tematu wracam, kiedy mam okazję. I okazja się nadarzyła ze sprawą tej konferencji. Wracam do tego tematu zatem po dłuższej przerwie. A wracam dlatego, że antropologia współczesności zawsze mi się jawiła jako taka nauka wybitnie interdyscyplinarna. Zawsze tak na nią spoglądałem i wszyscy tak na nią spoglądali jej użytkownicy. Więc jak się pojawiła taka możliwość, to postanowiłem wrócić. Moja opowieść no, nie będzie zbyt długa, składa się z takich właściwie trzech wątków. Takie trzy cele sobie stawiam, one nie są jakoś tam specjalnie wyrafinowane, ale są dla mnie w jakiś sposób ważne w kontekście tego mojego namysłu nad interdyscyplinarnością antropologii współczesności. Po pierwsze chciałbym ją zaprezentować, tę dyscyplinę, którą się zajmowałem przez kilka ładnych lat i zaprezentować ją właśnie jako naukę interdyscyplinarną. Chciałbym pokazać, że jest ona interdyscyplinarna wielowymiarowo. To jest drugi cel. No, a po trzecie chciałbym się zastanowić, dlaczego ona jest tak wybitnie interdyscyplinarna, a przynajmniej wybitnie na tle innych gałęzi antropologii. No bo tutaj ten kontekst będzie istotny. Na początek dwa słowa, czym jest antropologia współczesności, bo no, swego rodzaju moda na antropologię współczesności zaistniała w latach 90. I myślę, że można mówić o takiej modzie w światku antropologicznym. Ja wtedy akurat zdarzyło się, studiowałem i rzeczywiście tę antropologię współczesności miano przez wszystkie przypadki. Temat był bardzo taki aktualny, wydawał się atrakcyjny dla nas, studentów, i pociągający z różnych względów. Przede wszystkim chyba dlatego, jak wspominam tamten czas, że antropologia współczesności jawiła się jako taka pop-antropologia, taka atrakcyjna wersja antropologii. Atrakcyjna w tym sensie, że po pierwsze dotykała tematów, które były ciekawe, a więc kultury popularnej, więc pop-antropologia, bo zajmująca się kulturą popularną. Z drugiej strony podawała antropologia współczesności antropologię, naukę, w sposób właśnie bardziej przystępny, taki popularno-naukowy. Stąd też drugie znaczenie tej nazwy, pop-antropologia. No, to ma oczywiście swoje wady, takie podejście pop-antropologiczne, ale było dosyć atrakcyjne, takie no, pociągające. Antropologię współczesności oczywiście tutaj krótko definiuję, to jest taka minimalna definicja, jest to po prostu taki dział antropologii kulturowej, który skupia się na analizie społeczeństw i kultur industrialnych i postindustrialnych. No, szczególnie często badacz bada swoje własne społeczeństwo, czy swoją wręcz własną grupę społeczną. Można więc powiedzieć, że antropologia współczesności to taka działalność, w której stosuje się takie klasyczne teorie, metody antropologiczne, siatki pojęciowe wypracowane w antropologii, które pochodzą z tej tradycyjnej, klasycznej antropologii kulturowej, ale stosuje się je do, i tu jest właśnie pewien no, paradoks, pewna oryginalność, do badania tak zwanej kultury zachodniej. Więc próbujemy spoglądać na siebie jak ten dzik. Przepraszam za to określenie, ale tutaj w ten sposób czasami, w cudzysłowie, tak mówimy. To jest oczywiście taka minimalna definicja, ale jest nam potrzebna do tego, żeby wiedzieć, o czym mówimy.
Chciałbym pokazać teraz, jak to było z tą interdyscyplinarnością antropologii współczesności, bo powiedziałem, że ona jest na wskroś interdyscyplinarna, więc spróbujmy się nad tym zastanowić. W latach 90. XX wieku, czyli całkiem niedawno, antropologia współczesności przeżyła taki swój cudowny okres, takie dziesięciolecie, w którym była właśnie bardzo, bardzo modna, ale jako historyk tej subdyscypliny dogrzebałem się pewnych wątków już w dwudziestoleciu międzywojennym i znaleźć tam można kilku badaczy, których uważać można, uważa się wręcz za takich ojców, czy ojców chrzestnych może antropologii współczesności, jakichś inspiratorów odległych, może w ten sposób. Jednym z nich, najbardziej chyba istotnym dla historii tej subdyscypliny, jest Jan Stanisław Bystroń, etnograf i socjolog, który uchodzi za ojca tej naszej antropologii współczesności. Tym ojcem uczynił go chyba jego taki duchowy uczeń Ludwik Stomma, wydając na początku lat 80. czy 80. roku dokładnie taką książkę Tematy, które mi odradzano. To jest taki zbiór tekstów Bystronia, dobranych w ten sposób, żeby właśnie wskazać na taką jego nowatorskość w doborze tematów. No, tematów właśnie niebanalnych, nietuzinkowych, bo dotyczących współczesności, własnego współczesnego świata Bystronia, ale podgryzanych antropologicznie. Mianowicie Bystroń no, w latach 20., 30. tworzył teksty poświęcone na przykład łańcuszkom szczęścia, takim piramidom finansowym w latach 30., popularnych w Polsce, czy na przykład napisom na murach, albo też popełniał teksty związane z na przykład strategiami nadawania imion psom współcześnie. Więc no, były to takie tematy trochę niegodne prawdziwej nauki, takie w tamtym czasie zbyt banalne, zbyt odległe do tych prawdziwych, poważnych naukowych tematów. To były tematy, które mu odradzano, ale które był popełnił, w związku z tym Ludwik Stomma uznał go za takiego ojca antropologii współczesności. No a Bystroń no, był z jednej strony etnografem, z drugiej socjologiem. No, w latach 20., w pierwszej połowie lat 20. był profesorem w Poznaniu etnografii, etnologii. Potem w Krakowie profesorem w katedrze etnologii i socjologii, a potem w Warszawie szefem katedry socjologicznej, autorem pierwszego podręcznika do socjologii w Polsce. A więc był badaczem bardzo interdyscyplinarnym i dlatego łączył. Znaczy stosował etnograficzne myślenie w analizie współczesnego sobie społeczeństwa no, miejskiego, powiedzmy. Na przykład wtedy, kiedy pisał o łańcuszkach szczęścia, tych piramidach finansowych, o których wspomniałem. Kolejny wątek, kolejna inspiracja dla antropologii współczesności to folkloryści. Folkloryści, a więc ludzie wywodzący się ze środowisk bardziej, byśmy powiedzieli, filologicznych niż etnologicznych czy socjologicznych. Wymieniam tutaj krótko Józefa Ligenzę, który zajmował się folklorem robotników, a nie folklorem ludowym, jak wcześniej bywało. Dorota Simonides, która zajmowała się folklorem dzieci i młodzieży, a nie folklorem ludowym. Czesław Hernas i środowisko literatury ludowej, czyli czasopisma, które w latach 70., 74. czy 3. roku Czesław Hernas został tym redaktorem naczelnym. W którym to czasopiśmie zaczęto badać właśnie ten temat współczesności, czy folkloru współczesnego. No i wreszcie już mam współczesny Dionizjusz Czubala, który zajmował się legendami miejskimi. A więc folkloryści na pograniczu z etnologami zajmują się folklorem współczesnego sobie społeczeństwa miejskiego. No i mamy przełom lat 80. i 90. A więc narodziny antropologii współczesności, ja tutaj napisałem w ścisłym znaczeniu tego słowa, czyli takiej już rozumianej nieco bardziej dosłownie, no przede wszystkim pojawia się nazwa antropologia współczesności. Wcześniej tej nazwy nie było. Mówiono rozmaicie, ale ta nazwa się nie przyjęła. Ona się przyjęła dopiero po książce Marcina Czerwińskiego, skądinąd socjologa kultury, który wydał książkę pod tytułem właśnie Przyczynki do antropologii współczesności. Ta książka została bardzo silnie skrytykowana przez antropologów w jednym z numerów czasopisma Kultura Współczesna,
Ale oni, krytykując książkę Marcina Czerwińskiego, jego socjologiczne nazwy podejście do antropologii, odmieniali tę nazwę przez wszystkie przypadki, spopularyzowali paradoksalnie. No i nazwa się przyjęła, choć nie jest najszczęśliwsza. No bo właściwie każdy antropolog uprawia antropologię współczesności. Ten z XIX wieku też badał swoją współczesność. Więc to jest pewien temporalny paradoks. No ale nieważne. Nazwa się przyjęła, chociaż rozumiemy pod tą nazwą badanie nie całej współczesności, tylko tych społeczeństw i kultur nowoczesnych czy ponowoczesnych. W tamtym czasie, w latach 80. i 90. bardzo silnie wyrażano postulaty interdyscyplinarności. Ja tutaj nawet sobie skserowałem takie trzy manifesty programowe z tamtego czasu. Jeden z tych manifestów wygłasza Michał Waliński, folklorysta. Nie będę czytał całego manifestu, składającego się z sześciu punktów, w którym to kierunku powinna zmierzać folklorystyka, ale pisze na koniec tego swojego manifestu, tak. Po szóste, w badaniu procesów społecznej transmisji folkloru nieodzowne wydają się dziś wysiłki interdyscyplinarne, kumulujące techniki etnograficzne, etnologiczne, z technikami wypracowanymi na gruncie antropologii kultury, socjologii, psychologii, socjolingwistyki, psycholingwistyki itd. A więc w sześciu punktach postulujących zmianę etnologii i folklorystyki przełomu lat 70. i 80. pojawia się postulat interdyscyplinarności. 81. rok, profesor Ludwik Stomma i jego koledzy z grupy tak zwanych onych, mówiono o nich oni, no, z grupy tak zwanych nowoetnologów, piszą pięć manifestów, tworzą pięć takich punktów swojego manifestu i w piątym i ostatnim piszą, cytuję, postulat interdyscyplinarności rozumiany jako wielostronne wykorzystanie i asymilowanie współczesnych osiągnięć dyscyplin pokrewnych, na czele z historią, semiologią, religioznawstwem, językoznawstwem, biblistyką, historią sztuki i literaturoznawstwem. I mija kolejnych kilka lat i profesor Burszta, Wojciech Józef Burszta, już teraz nie w trybie takiego postulatu czy oczekiwania, ale już w takim trybie dokonanym, pisze, że antropologia, otwierając się na różnorodne praktyki interpretacyjne, chętnie sięga po inspiracje z kręgu innych dyscyplin. Chętnie sięga. Z kręgu innych dyscyplin, które od dawna żywią się właśnie nimi, a więc zbliża się do literaturoznawstwa, teorii sztuki, filmoznawstwa, hermeneutyki, dekonstrukcjonizmu, semiotyki. Można powiedzieć, zmiana się dokonała. Lata 90. profesor Burszta pisze już w trybie dokonanym. Ta interdyscyplinarność jest nie tylko postulatem, ale i rzeczywistością. Ale kolejny wymiar tego przenikania się antropologii współczesności z innymi sferami rzeczywistości to połączenie nauki i sztuki. Otóż antropologii współczesności zarzucano nazbyt duże zainteresowanie, czy może zainteresowanie to złe słowo, stawanie się sztuką, literaturą konkretną. Pytanie było takie, czy mamy do czynienia wciąż z nauką, czy przypadkiem nie jest tak, że antropologia współczesności, świetna w czytaniu, ale poznawczo bardzo miałka, nie stała się po prostu literaturą. Dlaczego tak się stało? Antropologia współczesności programowo szukała tekstów banalnych, tematów banalnych. Pisano o codzienności, próbując w ten sposób zrealizować bardzo ważny cel, jeden z tych postulatów, o których też tutaj wspominałem, mianowicie rozszerzenia przedmiotu badań etnologicznych. Wcześniej tematem naturalnym badań etnologicznych był powiedzmy lud wiejski czy kultura pierwotna. Tutaj pojawia się temat daleko szerszy. Tematem badań antropologicznych ma być każda kultura, a nie tylko kultura pierwotna czy ludowa. A więc próba pokazania poprzez temat banalny, że wszystko może być tematem antropologii, powoduje banalizację, niestety, tych tekstów, o czym też pisał Michał Buchowski. Ale z drugiej strony Burszta pisze, opisaliście człowieka ze wszystkich stron,
a wciąż nie wiecie, czemu przykleja gumę pod spodem stołu. I to jest temat dla antropologii, zdaniem Burszy. Czy jeden z tematów? Co więcej, antropologia współczesności była programowo kontrowersyjna. Programowo kontrowersyjna to znaczy skupiała się na rzeczach, o których nie wypada być może mówić. No tutaj mogę przywołać jako przykład słynny dla antropologów współczesności, słynny tekst Stommy o kulturowych kontekstach defekacji. To o tym, jak w różnych kulturach się robi kupę i wyciera pupę, mówiąc krótko. No więc temat jest, no, można powiedzieć, lekko banalny i lekko zarazem kontrowersyjny, jeśli to nie paradoks. Ale Stomma tutaj realizuje pewien cel, pewien swój cel, który za tym tekstem tak naprawdę się ukrywa. Pytanie jednak pojawia się takie w pojęcie tego rozdziału mojej opowieści. No świetnie się to czyta, ale co z tego właściwie wynika? I to jest takie pytanie, które się odnosi nad antropologią współczesności z lat 90. Ona była fajna czy w czytaniu, jakoś tam intrygująca, podniecająca, otwierająca czasami nam oczy na jakieś dziwne aspekty rzeczywistości naszej, ale no tak właściwie to tylko świetnie się to czyta. Nic z tego nie wynika w takim sensie poznawczym. A więc pytanie, kto jest jeszcze nauka? Połączenie, kolejny mariaż antropologii współczesności, to połączenie nauki, antropologii z dziennikarstwem, powiedzmy, czy z publicystyką. Antropologia współczesności jawi się często jako reportaż o kulturze współczesnej. Można tutaj przywołać teksty na przykład profesora Rocha Sulimy, który w swojej książce Antropologia codzienności pisał, że on się posługuje takimi metodami, które nazywa zanotami i spacerniakami. Czyli idę na spacer, a jak wrócę, zrobię sobie zanota. Czyli sobie zanotuję pewne obserwacje antropologiczne, które poczyniłem po drodze. Idę do supermarketu, jestem antropologiem. Idę na działkę, jestem antropologiem. Prawda? Z tego powstają właściwie reportaże raczej, takie antropologiczne reportaże niż prawdziwe, klasyczne teksty takie akademickie. A z drugiej strony Elżbieta Tarkowska postuluje powstanie czy powołanie do życia takiej antropologii naglądzy, antropologii chwili, prawda? To jest takiej dyscypliny, która będzie notowała ten okres transformacji. No, mówią antropolodzy tak, mamy lata 90. Po raz pierwszy zdarzyło się tak, że antropologia, że obca kultura przyszła do antropologa. Zwykle jest tak, że antropolog musi wjechać do, cudzysłów, dzikich, a tutaj nagle obca kultura, nie nasza, no, kapitalistyczna, której nie znaliśmy w Polsce 40 ponad 4 lat, nagle do nas przychodzi, jest co badać. Obserwujemy zmianę kulturową właściwie na własnym podwórku. Pojawiają się rzeczy, których wcześniej nie było. Handel na łóżkach turystycznych, pojawia się tak zwana kultura przybudówek, czyli doklejania do domków różnych takich, prawda, z blachy, czy z cegły, czy z pustaków, z jakichś materiałów, które są pod ręką małych domeczków. Tworzy się kultura grillowania. No, tworzą się rzeczy, które pojawiają się i mogą zniknąć jak takie efemerydy, a antropolog ma być tym, który daje świadectwo, że one były. Ma je zanotować, bo za chwilę ich nie będzie. A więc może jest tak, że antropologia współczesności jest taką antropologią czasu transformacji, czasu przemiany. I dlatego staje się właśnie taką dyscypliną pomiędzy dziennikarstwem a antropologią. No właśnie, to wszystko prowadzi do kolejnego, piątego punktu, zaangażowania antropologii współczesności. Mianowicie po tym okresie lat 90., kiedy to w antropologii współczesności dominuje taka tendencja do pisania o banale, o pisania świadoma tendencja do wybierania takich banalnych tematów, czasami kontrowersyjnych tematów. Nagle pojawia się takie odgałęzienie, które zmierza w kierunku zaangażowania. Niektórzy mówią, że antropologia współczesności jest taką polską wersją brytyjskich cultural studies. Czy tak jest? No powiedzmy, coś w tym jest, ale chyba nie można tutaj postawić znaku równości. Pewne tendencje związane z antropologią feministyczną się pojawiają. Jest antropologia ciała, antropologia płci, gender studies są uprawiane przez antropolożki czy przez antropologów związane z antropologią współczesności. Są to wątki jednak dosyć nieliczne na tle antropologii współczesności, lecz
trzeba powiedzieć wyraźnie, obecny. Ciekawe pytanie, dlaczego brak w Polsce takich, no, anglosaskich casual studies? To jest inne pytanie, pisałem o tym kiedyś w innym miejscu. Chyba nie mam teraz czasu, żeby tego wątku rozwijać, ale wątek jest dosyć ciekawy. Dlaczego brak takiej zaangażowanej politycznie refleksji nad kulturą? Nie mówię, że jest nieobecna, ale chodzi mi o skalę. No i wreszcie ostatni wątek, mianowicie szósty punkt. Zmiana optyki, zmiana kierunku w antropologii współczesności. Lata 90. powtórzę jeszcze raz, takie bardzo banalne i kontrowersyjne zarazem, nagle zaczynają ustępować nowym tendencjom antropologii współczesności. To jest chyba związane ze zmianą pokoleniową w tej dyscyplinie. Mianowicie badacze, młodzi badacze po roku 2000 zaczynają używać nazwy antropologia współczesności nieco inaczej. Nie jako takiej właśnie subdyscypliny antropologicznej zajmującej się własnym społeczeństwem, tylko raczej jako takiej bardzo ogólnej nazwy na określenie bardzo wąskich subdyscyplin, którymi się zajmujemy w sensie takim badawczym. Na przykład takich jak antropologia kultur korporacyjnych, antropologia reklamy, designu, antropologia wojska czy wojny, antropologia w służbie publicznej, antropologia przemysłu, polityki, antropologia medyczna. Można mnożyć te nazwy, natomiast generalnie chodzi o to, że wszystkie te subdyscypliny skupiają się na tematach współczesnych, na tematach naszej własnej kultury, ale są bardzo pragmatycznie zorientowane. Znaczy one chcą być potrzebne. Z naszych badań ma wynikać coś bardzo użytkowego, coś bardzo praktycznego. Chcemy być zupełnie inaczej niż w tej klasycznej antropologii współczesności lat 90. Chcemy być bardzo pragmatyczni, a efekty naszej pracy mają mieć przełożenie na życie codzienne Polaków. No, przykładem może być tutaj antropologia kultur korporacyjnych. Profesor Monika Kostera prowadzi takie badania ze swoimi studentami, doktorantami od lat, próbując pokazać wątki związane z zarządzaniem zasobami ludzkimi z zupełnie innej, bo antropologicznej perspektywy. No i są to oczywiście badania bardzo, bardzo pragmatyczne. No i zbliżam do puenty. Zastanawiam się mianowicie nad tym, czy ta interdyscyplinarność, w którą była wyposażona moim zdaniem bardzo wyraźnie i silnie antropologia współczesności, nie pojawia się dlatego tam z taką mocą, że antropologia współczesności była nauką czasu przełomu. I to przełomu w kilku wymiarach. Ona miała zmienić nauki etnologiczne z tego paradygmatu takiego, powiedzmy, etnograficznego, przenieść się do nowoczesnego paradygmatu, powiedzmy, amerykańskiej antropologii kulturowej, co to jest bardzo wyraźnie postulowane w tamtym czasie. A z drugiej strony była nauką czasu przełomu w kontekście transformacji ustrojowej w Polsce. Przejścia z kultury, powiedzmy, socjalistycznej do kultury kapitalistycznej. Ta interdyscyplinarność w tym momencie okazała się niezbędnym elementem projektu. Więc wydaje mi się, że w takich okresach stabilizacji nauk etnologicznych etnografia jest bardzo etnograficzna, etnologia jest bardzo etnologiczna, antropologia bardzo antropologiczna. Mówię tutaj, wymieniam te trzy nazwy, no bo do lat 70. w Polsce dominowała nazwa etnografia, w latach 80. pojawiła się etnologia, w latach 90. antropologia. Kiedy mamy taki okres stabilizacji w rozwoju nauki, w rozwoju społeczeństwa i kultury, te nauki są względnie stabilne, ale kiedy pojawia się okres transformacji społecznej, kulturowej, politycznej, ale też transformacji naukowej, na przykład pojawienia się wątków płynących z antropologii postmodernistycznej amerykańskiej w latach 90., to interdyscyplinarność staje się postulatem, a często programem zmian. Dlatego też pozwolę sobie tutaj na ostatnie zdanie tego slajdu i mojej wypowiedzi, które właśnie tak brzmi. Wydaje mi się, że antropologia współczesności to antropologia czasu transformacji, a interdyscyplinarność, która jest esencją antropologii współczesności, była po prostu najważniejszą perspektywą, najważniejszym postulatem nauki,
która zmieniała się sama, musiała się przekształcić z jednego paradygmatu w drugi, a jednocześnie opisywała transformację kultury i społeczeństwa, którym się zajmował. I to koniec. Dziękuję bardzo. Lajkujcie, komentujcie, subskrybujcie, udostępniajcie.